czasoprzestrzeń i spotkanie. Teoria strun, będąca jednym z najbardziej zaawansowanych konceptów w fizyce teoretycznej, zakłada, że podstawowe elementy wszechświata nie są punktowymi cząstkami, lecz jednowymiarowymi strunami. Te struny wibrują na różne sposoby, tworząc różnorodne cząstki elementarne, które budują nasz wszechświat. Teoria ta sugeruje istnienie dodatkowych wymiarów przestrzennych oraz możliwość istnienia wielu równoległych wszechświatów, multiversum. Podróże w czasie, choć teoretycznie możliwe, są skomplikowane i pełne paradoksów. Jednym z takich paradoksów jest wpływ wyborów przyszłości na przeszłość. Wyobraźmy sobie, że każdy wybór tworzy nową ścieżkę w multiversum, wpływając na wydarzenia w różnych czasoprzestrzeniach. Godra, muzyk z roku 2024, nie wiedział nic o tych skomplikowanych teoriach, kiedy spacerował po rezerwacie przyrody. Jego myśli były zajęte zwykłymi, codziennymi sprawami. Gdy nagle zauważył intensywne niebieskie światło między drzewami, poczuł niepokój, ale ciekawość wzięła górę. Podszedł bliżej, zauważając, że światło wydobywa się z czegoś, co przypominało portal. To wygląda jak coś ze Stargate, ale nie widzę żadnych pieczęci. Pomyślał, dotykając powierzchni portalu. Była miękka jak woda. Nie, nie skorzystam, zdecydował i ruszył dalej czerwonym szlakiem, a potem niebieskim w stronę Rabsztyna i do Olkusza. Po spacerze Godra skierował się do warsztatu Chopper Olkusz, aby dokończyć pracę nad swoim customowym Harley'em Davidsonem. Rafał, właściciel warsztatu, już na niego czekał. Dzień jak co dzień, pomyślał Godra, ale coś w powietrzu sugerowało, że ten dzień będzie inny. Rafał pokazał kciuk w górę, a Godra założył kask, powachlował manetką i odpalił silnik. Odmachnął do Rafała i ruszył w stronę sanktuarium w Czernej. Tam zatrzymał się przy źródełku, napił się wody i odpalił papierosa, nie zdejmując kasku. Jego uwagę przykuła kałuża na poboczu, która świeciła intensywnym niebieskim światłem. Dziwne, pomyślał, przypominając sobie podobne zjawisko widziane wcześniej w rezerwacie. Dopalając papierosa, zdecydował się przejechać przez kałużę. Na jedynce przednie koło wpadło w wodę, a zaraz za nim tylne. Czuł ciepło, potem chłód, ciemność i błysk. Nagle, jakby znikąd, znalazł się w ogromnej sali tronowej o tematyce faraońskiej, zdobionej wielkimi figurami wojowników. Tron, rozpoznawalny od razu, był otoczony zbrojami szabli husarskiej, zarówno dawnymi, jak i unowocześnionymi. Gdzie ja jestem? Zastanawiał się, zsiadając z motocykla. Podszedł do tronu, gdzie zauważył małego chłopca, który ukrywał się za nim. Cześć, wujek, powiedział chłopiec z dziwnym akcentem. Godra był zaskoczony. Cześć, kim jesteś? Spytał, ale zanim chłopiec zdążył odpowiedzieć, do sali weszła kobieta, matka dzieci. Jej wejście było majestatyczne. Zosio i Martynę, które z zaciekawieniem oglądały Harley'a, przywołała jednym gestem. Godra spojrzał na nią, a jego serce zamarło. Wszystko wokół wydawało się surrealistyczne. Czy to możliwe, że znalazł się w przyszłości? Czy te dzieci były naprawdę jego rodziną? Cale i Arya, jak to wszystko się wydarzyło? Czas wydawał się stanąć w miejscu, a Godra zrozumiał, że to, co widzi, to nie tylko wynik niezwykłego zjawiska, ale może także efekt teorii strun i wpływu przyszłości na przeszłość. Stojąc w majestatycznej sali tronowej, czuł, że jego życie zmieniło się na zawsze. Co się tutaj dzieje? Zapytał, patrząc na matkę dzieci, która uśmiechnęła się tajemniczo.